powrót, ale nie będę ukrywał, że czuję się jak u siebie w moim rodzinnym zborze. Kiedy tutaj jechałem, rozmawiałem z moim tatą, którego na pewno znacie, kojarzycie, usługiwał tutaj. I tylko przed samym pożegnaniem się on powiedział mi: Marcin, tam jest fajna atmosfera Boża, tam jest Boża obecność. Kiedy jeszcze nabożeństwo się nie zaczyna, ludzie się już modlą. To jest wspaniała rzecz, kiedy przychodzimy na to miejsce i zaczynamy od modlitwy, od uwielbienia Boga. Ja pragnę też podzielić się Słowem Bożym, Słowem, które bardzo, bardzo mocno przeżyłem, które Słowo doświadczyłem w swoim życiu. Mówię o ten fragment będzie mówił o Jezusie, będzie mówił w szczególności o Nim. O moim Zbawicielu, który pewnego dnia, kiedy żyłem daleko od Niego, kiedy byłem pogrążony w swoich grzechach, On mnie znalazł, On mnie zbawił, On ukazał mi wielką łaskę, napełnił moje serce przebaczeniem, miłością i dzisiaj się cieszę, że mogę o Nim mówić. I jeśli mamy Biblię, otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Świętego Łukasza. 7 rozdział. Od 11 do 15 wersetu. Ewangelia Łukasza 7, 11, 15. A zaraz potem udał się do miasta, mowa o Jezusie, zwanego Nain. I szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. A wielu ludzi z tego miasta było z nią. Gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedł, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Widzimy, że Jezus, kiedy był w okresie służby, tak jak Dawid też o tym wspominał, że wielu ludzi z nim chodziło, że wielki tłum towarzyszył. Kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że ludzie z różnych powodów za nim chodzili. Niektórzy, żeby może, tak jak Dawid czytał, żeby być nakarmionym. Niektórzy, żeby zobaczyć jakiś cud. Inni może chcieli też posłuchać nauczania, jakie mówił, bo mówił inaczej niż uczeni w Piśmie. Ale wierzę, że też byli ludzie, którzy chcieli po prostu być blisko Jezusa, którzy pragnęli przeżywać Jego obecność. I widzimy, kiedy ten tłum szedł do miasta zwanego Nain, przy bramach tego miasta naprzeciw nich wychodzi również tłum. Tłum, w którym wydaje mi się atmosfera, jestem pewny, że jest zupełnie inna. Wiemy, że tego dnia wydarzyła się wielka tragedia w życiu pewnej kobiety. Wdowa, Biblia o tym mówi, straciła swoją najbliższą osobę, jaką miała, straciła syna. Była pogrążona w smutku, była pogrążona w żałobie. I może na samym początku, to co mnie też dotyka, to kiedy śledzimy tę historię, widzimy, że kiedy Jezus zaczyna ingerować w jej życie, ona nawet nie mówi żadnego słowa, ona nawet się nie odzywa. Mi się wydaje, że ona nawet w tym momencie może sobie nie zdawała sprawy, że obok jej przychodzi Jezus. Ale spójrzmy. A gdy się przybliżył do bram miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową. A wielu ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył. I to jest pierwsza rzecz, na którą pragnę zwrócić uwagę, tak jak Dawid też wspominał. Pan ją zobaczył. Na tyle ten obraz kobiety był dla Jezusa poruszający, że gdy ją Pan zobaczył, w swoim sercu użalił się. Było mu jej żal. Był poruszony tym, tą sytuacją, jaką ona przeżywa. I to, co jest piękne, to widzimy, że Jezus nie zatrzymuje się tylko na tym, że ją zobaczył. Nie zatrzymuje się tylko na tym, że w swoim sercu został poruszony i było jej żal. Ale widzimy, że podchodzi do niej i mówi słowa pocieszenia: nie płacz. Jezus wiedział, co się dokładnie wydarzy za chwilę. Wiedział, że ten młodzieniec będzie wzbudzony z martwych, ale chciał pokazać nam, tak mi się wydaje, też to tak odbieram, że mówi o sobie: ja jestem ten, który widzi.
Ja jestem ten, który przeżywa, który czuje, nie jestem obojętny, a też niosę słowa pocieszenia. Kiedy podszedł do tych noszy, gdzie niesiono zmarłego, ludzie ci zatrzymali się i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić. To był ewidentny cud. Może niektórzy, którzy tam byli z Jezusem, byli zachwyceni tym, ale ja wierzę, że ta kobieta nie... To była największa radość, jaką mogła przeżyć tego dnia. Ale to, co najbardziej mnie dotyka, to jest ostatnie zdanie. I oddał go jego matce. Z tego, co wiecie, kiedy mój tata tutaj był i dzielił się świadectwem, dzień przed tym wypadkiem dzieliłem się tym słowem. I dla mnie to było słowo, które jakoś przeżywałem. To była też taka może historia, ale nie wiedziałem, że będę potrzebował tego słowa. Bo przyszedł moment, kiedy wydawało mi się, że Jezus nie widzi naszej całej sytuacji. Wydawało mi się, że On nie czuje tego, co my przeżywamy wtedy z rodziną. Ale tak jak tu jest napisane, On widział. On przeżywał to. On też niósł nam słowo pocieszenia przez Biblię, przez bliskich, przez rodzinę. I też w cudowny sposób zaingerował w życie naszej rodziny, w całą tą sytuację, jaką przeżyliśmy. I tak jak tutaj jest napisane, i oddał go jego matce, tak Jezus zwrócił nam tatę. I proste cztery rzeczy chcę, żebyśmy zapamiętali z tego. Tak jak Darek mówi, po pierwsze Jezus nas widzi. To jest niepodważalne. On jest tym, który przeżywa, który użala się. Jeśli coś przeżywamy, On jest razem z nami w tym cierpieniu. Jest tym, który niesie słowo pocieszenia. Jest tym, który potrafi wejść w nasze życie, zaingerować, zmienić całą sytuację, która wydaje się, tak jak w przypadku tej kobiety, beznadziejna. Nic się już nie może zmienić, już jest wszystko zamknięte, to już koniec etapu tego życia, ale Bóg potrafi to zmienić i potrafi oddać to, co zostało utracone. Mogą być to różne rzeczy w naszym życiu. Może to być relacja z Bogiem, może to być relacja w rodzinie, mąż, żona, z dziećmi, może to być jakaś relacja z dalszą rodziną. Bóg może to w stanie przywrócić. Może oddać ten czas, który został utracony. Więc zapamiętajmy. Wiesz, że to są może takie oczywiste rzeczy, ale Bóg widzi. Bóg przeżywa to, co my przeżywamy. Nie jest obojętny. Niesie słowo pocieszenia przez tą Biblię, przez bliskich, przez swój Kościół. I jest w stanie zwrócić to, co może jest utracone. Amen. Amen.